dobry. Witamy w kolejnym odcinku Akademii Klimaterm. W dniu dzisiejszym przedstawimy Państwu proces wykonania próby ciśnieniowej dla układu VRF. Zapraszamy. Do wykonania tego zadania potrzebujemy butli z azotem i reduktorem oraz manometrów. W naszym przypadku użyjemy dokładnych manometrów elektronicznych. Próbę ciśnieniową przeprowadzić możemy tylko i wyłącznie azotem i na parametrach wskazanych przez producenta. W naszym przypadku jest to Fujitsu, czyli do ciśnienia 41,2 bara. Na potrzeby dzisiejszego filmu stworzyliśmy prowizoryczną instalację. Próbę radzę wykonywać trzema etapami. Po pierwsze, napełnij instalację azotem do 10 bar. Odczekaj chwilę. Jeżeli nie zauważysz spadku ciśnienia, dobij do 20 bar. I następnie po odczekaniu uzupełni do wartości zalecanej. Producent określił czas próby na 24 godziny. Uznajmy to za czas minimalny. Proponuję, aby zanotować temperaturę zewnętrzną, jaka była w momencie napełniania instalacji azotem. Spadek temperatury zewnętrznej może mieć wpływ na spadek ciśnienia w instalacji. Na każde 5 stopni Celsjusza może być to różnica 0,5 bara. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wydłużyć ten czas np. do 72 godzin. Pamiętajmy, aby przy dużych i rozległych instalacjach próby wykonywać etapami. Znalezienie nieszczelności na takiej instalacji może nie być proste, zwłaszcza gdy ubytek ciśnienia jest niewielki. Pamiętajmy, aby instalacja była dostępna w całości. Jeżeli w trakcie budowy część jej ma zostać zakryta, należy taką próbę wykonać przed planowanymi pracami. Po pozytywnej ocenie instalacji należy sporządzić protokół z wykonanej próby szczelności, wpisując uzyskane parametry w odpowiednie miejsca. Po upływie minimum 24 godzin, jeżeli próba przebiegła pomyślnie, powoli spuszczamy azot z instalacji i możemy przystąpić do wykonywania próżni. Do tego zadania potrzebujemy pompy próżniowej i manometrów lub wakometra. Próżniowanie ma na celu usunięcie powietrza z instalacji, a co za tym idzie, wilgoci w nim zawartej. Próżniowanie wykonujemy do uzyskania ciśnienia minus 1 bar. Po osiągnięciu kontynuujemy jeszcze przez godzinę. Po wykonaniu wszystkich czynności, nasza instalacja jest gotowa do napełnienia i uruchomienia. Dziękujemy za uwagę. Jeśli spodobał Ci się nasz film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.